To się zdarzyło w mig, kichnąłem raz, a psik, i wtedy w oku mym zagościł taki pik. Choć chciałem, żeby znikł, pstrykałem pstryk, 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 on mi pokazał figę, całe mnóstwo fik. I pomyślałem, sik, toż to wariactwo, bzik, jutro mam koncert, a tu w oku taki tik. Strach zmroził w kościach szpik, wydałem z siebie krzyk, niech mi pomoże ktoś, kto ma do tików dryk. To chyba jasne, z szacunku dla publiki, nie staje się na scenie, mając takie tiki. Etyki to jawny brak, narusza to dobry smak, każdy pomyśli, że z artystą coś nie tak. Mówią wyraźnie, show biznesu podręczniki, artysta z tikiem wręcz poniżej jest krytyki. Wybuch paniki u publiki może sprawić taki tik, więc artysta z tikiem lepiej, żeby znikł. Wypiłem wina, łyk, zjeżyłem się jak żbik, lecz nawet wam roku w oku ciągle tkwił ten tik. Więc w internecie klik, kliknąłem w jakiś plik, co obiecywał sprawie, żeby tik twój znikł. Miałem nadzieję, sik, że ktoś mi sprzeda trik, co sprawi, że ten tik ucieknie, myk, myk, myk. Lecz w komputerze blik, chyba się przegrzał styk, i zamiast pliku miałem bigę mnóstwo plik. Ujrzałem w myślach paparazzi, a tak dziki, jak wymierzają do mnie swe aparaciki. I robią swoje pstryk, pstryk, i uwieczniają mój tik, a już od rana proszę pana w prasie ryk. Wreszcie poradził ktoś, by pozbyć się koszmaru, włącz rumbę tiko, tiko do repertuaru. No i za tiko, tiko, tiko sprawi, że ten wokół tik bez szans będzie tak jak na korwidzie byk. W repertuaru szyk włączyłem rumbę cyk, jakbym z rękawa pik wyciągnął asa pik. I wtedy nagle tik, ostatni wydał klik, i tak jak wik się zjawił, piknął, zniknął wik. Ten mój nieszczęsny tik, to my wariactwo, wik. Jak wik się zjawił, taki piknął, zniknął wik.